Cześć. No i mamy dzień szósty. Mam nadzieję, że jeszcze nie przesypiacie na tych odcinkach. A dzisiaj tematem będą Allegro Adsy i taki mój subiektywny, wewnętrzny ranking miejsc emisji. Jeżeli prowadzicie Adsy Allegro samodzielnie, to też za każdym razem możecie przeaudytować je wspólnie z nami. Podpowiemy kierunek rozwoju, bo to według mnie narzędzie, które jest bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o doprowadzanie ruchu, ale też istotne jest to, jak wyglądają Wasze oferty, żeby tych ciężko zarobionych pieniędzy nie przepalać w głupi sposób. I może Was zaskoczę, może nie, ale dla mnie takim niepowtarzalnym miejscem pierwszym, jeżeli chodzi o skuteczność, jest kampania sponsorowana w wynikach wyszukiwania. Niepodważalnie. Nawet mogę podpowiedzieć, że u większości z naszych partnerów, a nie bazujemy na przykładzie dwóch kont, tylko setek, jest to narzędzie, które doprowadza najwięcej ruchu. Zwykle ma największe zwroty inwestycji. No, a też musicie pamiętać, że z danych Allegro, z ich raportów wynika, że odpowiadają dwa pierwsze miejsca na listingu za 20% sprzedaży. Numer dwa w naszym wewnętrznym, subiektywnym rankingu to kampania graficzna szablonowa. Szczególnie chodzi tutaj o wyniki wyszukiwania i stronę produktu, to też należy nadmienić. I to jest rodzaj kampanii, która rzadko jest wykorzystywana. Nie wiem dlaczego, jest bardzo wiele przewag tego rodzaju kampanii. Pamiętajcie, że ten rodzaj emitowania się kampanii jest wyżej niż promowanie, niż sponsorowanie. Tam jest element dotyczący wykluczeń, więc ta kampania może być bardzo, bardzo precyzyjna. Ten rodzaj kampanii może też kierować do różnego rodzaju grupy produktów, niekoniecznie tylko jednego. Sami wskazujecie link. No i jeszcze ma tą wartość chociażby, że możecie napisać jakiś tekst marketingowy koło swojego loga, ale oczywiście jak wszędzie w optymalizacji diabeł tkwi w szczegółach. Pozycja numer 3, ja tutaj mam ex aequo, mam stronę produktu wraz z wynikami Google'a i być może ten Google Was zaskoczył, ale ja widzę pewien dystans do sprowadzania ruchu z zewnątrz na Allegro. I to Google też odpowiada za tą część układanki, bo niektórzy mają własne sklepy internetowe i nie chcą robić sobie rywalizacji, konkurencji wewnętrznej. Rozumiem ten argument, chociaż według naszych testów i doświadczeń wynika, że te kliki z Allegro są zwykle dużo tańsze. Po drugie, jeżeli już na Allegro kończy się widownia, czyli doszliśmy do pewnego sufitu, to musimy szukać tych klientów w innym miejscu i to jest właśnie Google. Wrócę jeszcze na chwilę do strony produktu, bo pamiętajcie proszę, żeby uszczelnić Wasze oferty, chociażby przez to, żeby one nie miały pod galerią zdjęć ofert Waszej konkurencji. I idealny świat wygląda w ten sposób, że pod Waszymi ofertami nie ma ofert konkurencji, ale to Wy i Wasze oferty są pod ofertami Waszej konkurencji. Czyli taki świat jest bardzo możliwy, realistyczny i uszczelnienie Waszego konta przed wyprowadzaniem ruchu do innych sprzedawców jest naprawdę, naprawdę istotne. Numer 4 to jest reklama graficzna banerowa. W ten sposób ja to u siebie ułożyłem. 4 albo 5, bo tam wcześniej było ex aequo. I to już w ogóle jest bardzo rzadko używane. Najczęściej jest używane do budowania góry lejka sprzedażowego i taki pomysł też nie do końca jest zły. Chociaż też pamiętajcie, że wiele fajnych rzeczy można zakomunikować. Ja widziałem taką reklamę, jeżeli będziecie mieli ochotę, to też Wam podrzucę, jak się odezwiecie do mnie, gdzie reklama graficzna, banerowa została zrobiona w taki sposób, że była bardzo podobna do listingu. Tak? To by było pokazanie na wynikach wyszukiwania kolejnej oferty, więc też pomysłowość na plus. Kolejne miejsce to lewa kolumna. No, jak przeglądamy sobie telefon, to niestety tej lewej kolumny nie ma, więc zasięgi będą dużo mniejsze.
Natomiast na desktopie, kiedy my ustalamy minimalne CPC, to widzimy, że mimo małej ilości odsłoń wizyt, małej klikalności, te zwroty są naprawdę dobre. Ale w tym rankingu ja nie brałem pod uwagę jedynie zwrotu z inwestycji, ale taką korelację między skalą kliknięć a dowożeniem odpowiednich wyników. Kolejny element to dosyć nowe miejsce emisji. Nowe no jest z pół roku, dla niektórych to będzie nowe, dla niektórych nie. To jest reklama wideo. Fajna, robiłem też o tym webinar, szczególnie dla wielkich marek i dobrze zrobionego wideo może dać fajne źródło przychodu. Trzy ostatnie moje podpowiedzi w rankingu to pozostałe miejsca emisji, to nad tym trudno zapanować, czasem reklama wyświetla się na stronie głównej, czasem na stronie działu, czasem w artykułach, nawet jak sobie podejrzymy, gdzie ta reklama się wyświetla w opisie, to tam jest takie stwierdzenie, że też jeszcze w innych miejscach, nie wszyscy nawet zdają sobie sprawę, jakie to są inne miejsca. Sama końcówka to strona oferty, dlatego że według mnie no, nie ma zbyt szerokich możliwości targetowania tam albo optymalizacji tej kampanii, w sensie ustawień, a pamiętajmy, ile osób jest każdego dnia na stronie głównej. I jeżeli naprawdę nie macie dobrego produktu, dobrej oferty, atrakcyjnej ceny i dobrego momentu, czyli sezonu, to możecie stracić wiele pieniędzy. I na sam koniec to jest rodzaj kampanii, do którego dostęp mają tylko agencje, ale zawsze na początku jest tak, że agencje mają dostęp do pewnych nowości, a potem wszyscy sprzedawcy na Allegro. I tutaj podpowiedzi w wynikach wyszukiwania, czyli załóżmy, szukamy sobie mikrofonu do takich transmisji jak teraz i wpisujemy mikrofon pokojowy i ostatnia podpowiedź w szukajce to jest oferta. No, według mnie ze względu na sposób liczenia tego, czyli CPM, nie jest to zbyt rozsądne. Bardzo chętnie bym zapłacił za klik, więc jeżeli testowaliście, jeżeli wasza agencja testowała, to też zwróćcie uwagę na tą informację. I pewnie jeszcze tutaj, jakbym prowadził tą rozmowę pół roku temu, warto by było powiedzieć o Facebooku i o sieciach partnerskich. Natomiast cieszę się ogromnie, że te źródła reklam, te miejsca emisji zostały wyeliminowane, bo one naprawdę nie pamiętam sytuacji, być może jakbym pogrzebał w raportach, z dwie bym znalazł, zazwyczaj generowały koszty, czasami przychód, a zysk na palcach jednej ręki policzę. Więc temu, komu tych miejsc emisji brakuje, naprawdę nie ma za czym płakać. I to tyle na dzisiaj. Oceńcie odcinek, dajcie suba, dajcie plusa, jak wam się podobał. Jak się nie podobał w skali 1 do 10, to też podpowiedzcie w komentarzach. Co moglibyśmy poprawić, to też jest istotne. Ja przechodzę do kolejnego materiału. Też mogę wam zdradzić, że będzie to materiał dotyczący pułapek na Allegro, więc mega ciekawy. Będzie to też, myślę, że ciekawa informacja dla tych bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy sprzedają na Allegro. Dzięki wielkie, do następnego i wpadajcie na naszą konferencję.